Witajcie w 79 odcinku programu Co w kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o gwieździe rozerwanej przez czarną dziurę, sześciokotnym wirze na Saturnie oraz kiedy zaczynają powstawać gwiazdy. Zaczynamy od gwiazdy, która znalazła się zbyt blisko supermasywnej czarnej dziury. Wszystko wydarzyło się w odległej od nas o 215 milionów lat świetnej galaktyce, w której wewnątrz znajduje się supermasywna czarna dziura o masie ponad miliona mas słońca. Obserwacje prowadzone były przez teleskopy należące do ESO, Europejskiego Obserwatorium Południowego. Początkowo zjawisko zaobserwowały kamery przeglądów nieba, krótko później skierowano w to miejsce większe naziemne teleskopy. Pozwoliło to astronomom na obserwację zjawiska rozrywania gwiazdy niemal od pierwszych chwili jego wystąpienia. Gwiazda, która znalazła się zbyt blisko supermasywnej czarnej dziury, została rozerwana do postaci cienkich strumieni materii, które następnie ściągnęła na siebie czarna dziura. Proces ten nazywany jest spaketyzacją. W chwili, kiedy materia zaczyna opadać na czarną dziurę, wytwarzany jest jasny błysk, który widzieli astronomowie. Lecz nie wszystka materia gwiazdy została pochłonięta przez czarną dziurę. Około połowa materii gwiazdy została rozrzucona dookoła czarnej dziury. Jak się okazało, te tereszki gwiazdy mogą przesłonić widok tego zjawiska, przez co dopiero teraz astronomom udało się ujrzeć w pełni pochłanianie gwiazdy przez supermasywną czarną dziurę. Z rozerwanej gwiazdy przenosimy się do Saturna, który ma niezwykły wir na swoim północnym biegunie. Gdy przyjrzymy się północnemu biegunowi Saturna, ujrzymy ogromny wir o sześciokrotnym kształcie. Od chwili odkrycia przez sondę Voyager w latach 80. XX wieku, astronomowie zastanawiają się jak mógł powstać ten wir oraz co sprawia, że wciąż go widzimy. Aby odpowiedzieć na te pytania, dwójka naukowców stworzyła model komputerowy atmosfery Saturna, który miał dostarczyć niezbędnych informacji, i choć sam model nie był w stanie wytworzyć sześciokątnego wiru, to dał naukowcom niezbędne informacje, które mogą im pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. W modelu komputerowym powstał dziewięciokątny wir, co już samo w sobie jest niezwykłe. Na Ziemi trąby powietrzne i huragany mają zazwyczaj kształt spiralny albo kołowy. Nie obserwujemy żadnych wirów z kątami. Kluczowe do powstania wirów z kątami wydają się być małe wiry powietrzne ułożone obok dużego wiru. Sam sześciokątny wir na Saturnie jest horyzontalnym strumieniem wiejącym od zachodu na wschód przy północnym biegunie planety. Te dodatkowe małe wiry odkształcają ten duży strumień, w efekcie czego powstaje wir o kształcie sześciokąta. Mimo iż model komputerowy nie pokrywa się z tym, co widzimy na Saturnie, może być on pomocny przy kolejnych próbach rozwiązania zagadki tego wiru. Z Saturna przenosimy się do powstającego układu planetarnego. Astronomowie do niedawna uważali, że planety powstają wokół gwiazd dopiero gdy w pełni się uformuje gwiazda. W jednym z poprzednich odcinków naszego programu mogliście usłyszeć o teorii, która twierdziła, że mogą one powstawać znacznie wcześniej. Teraz astronomowie znaleźli dowód potwierdzający tą teorię. Zaobserwowali oni tworzący się układ planetarny, który ma mniej niż 500 tysięcy lat, w którym zaczęły już powstawać planety. Układ ten nazywa się IRS-63, zlokalizowany jest w gwiazdozbiorze wężownika i oddalony jest od nas o 470 lat świetlnych. Gwiazda w centrum układu jeszcze się nie uformowała i znajduje się w stadium protogwiazdy. Wokół niej widoczny jest dysk protoplanetarny z wyraźnymi przerwami. Przerwy te utworzone są przez powstające tam planety. Według astronomów badających ten układ, planety te mogły zacząć formować się już 150 tysięcy lat po powstaniu układu. Sam układ jest niezwykle podobny do układu słonecznego. Protogwiazda w centrum ma masę niewiele mniejszą od naszego Słońca, zaś sam dysk jest prawdopodobnie podobnej wielkości jak ten, z którego powstał nasz układ słoneczny. Dalsze badania tego układu mogą pomóc lepiej zrozumieć, jak powstawały planety w naszym układzie słonecznym. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Zapraszamy Was również na naszą stronę internetową. Na razie i do usłyszenia za tydzień.